o których też nie ma pojęcia, ale to tak już jest z francuskimi intelektualistami czasami, że czasami, bo nie przesadzajmy, ale czasami, że się zakochają w czymś, o czym nie mają pojęcia. No więc najpierw w Rosji, potem w Ameryce. A czemu nie? W sumie jego instynkty były prawidłowe, światem rządziły później, 100 lat później już rządziły coraz bardziej Rosja i Ameryka, prawda? Te same instynkty zresztą miał Tocqueville. Dobrze, więc tak, mamy Rosję, która się... No i teraz za Katarzyny te reformy piotrowe, one już trochę się zakorzeniają. Rosjanie już zaczynają trochę myśleć jak kraj nowoczesny, są uczelnie, jest Uniwersytet Smolny dla dziewcząt nawet, są... Katarzyna tworzy prawdziwą szlachtę, bo my mówimy, że fajnie, że Europa się rozstaje z przywilejami szlacheckimi, ale w Rosji dopiero trzeba je dopiero wprowadzić, bo było państwo de facto patrimonialne cały czas, gdzie władca był jak sułtan turecki de facto cały czas. Nawet jeżeli nie, to przynajmniej nominalnie tak było, a i w rzeczywistości często tak bywało. Pan życia i śmierci, faraon normalnie. I ten, zresztą modernizacja Piotrowa jest faraońska w metodach, tak? W trupach się, na trupach się buduje Petersburg, co nie zmienia faktu, że Petersburg jest super, ale jest budowany na sposób faraoński, a nie zachodni. No dobrze, ale czyli mamy za Katarzyny jest coś takiego, że dworiaństwo, czyli ta szlachta taka służebna, która miała przyjść na dwór i służyć jako wojownicy, doradcy, urzędnicy, ona rzeczywiście zamienia się w prawdziwą arystokrację. To znaczy oni nagle jakąś mają prawa, przywileje. Nadal są bardzo ostrożni w ich egzekwowaniu, bo są przyzwyczajeni, że słowo cara to prawie jak słowo Boga, tak? Nawet jeżeli to jest kobieta, bo w Rosji nie ma prawa salickiego, że car nie może być kobietą. Ale no więc to tak to wygląda, prawda? No i no cóż, Rosja się modernizuje, wybiera zielony kolor dla mundurów. Dlaczego zielony? Bo biały kolor katolickich państw, czerwony lub niebieski protestanckich, tylko kamizelki różne wiadomo, więc zielony jest do wzięcia dla prawosławnych, tak? I ten kolor się upowszechnia podczas wojny północnej 1700-1721, kiedy to pierwsze te armie są jeszcze pstrokate, a później już są coraz bardziej zielone, nie? Dobrze, i są coraz bardziej na wzór zachodni, tam są właśnie Franz Lefort i inni jeszcze przed tą wojną próbowali zamienić Rosję, tak jak to było, że co tam król francuski, och Peter, gdybyś ty tylko miał więcej pieniędzy, tak? No właśnie. W każdym razie wszyscy mówią, że cała Europa jest bogata, nawet Turcja, my jedni nędzarze, pisał Aleksy Tołstoj, który próbował wykazać później. On się rzeczywiście nawiązywał do tego, co się mówiło za Piotra Wielkiego, próbował wykazać pewną ciągłość od Piotra Wielkiego, modernizację aż do... Był jednocześnie komunistą i arystokratą, także wszystko jest możliwe, wbrew temu, co nam się często wydaje. Dobrze, więc mamy Rosję. Rosja generalnie ma takie podejście do, się mówi, że panslawizm, że to XIX wiek, że dopiero narodowa myśl. Tak naprawdę Rosja zawsze uważała wszystkich Słowian za swoją własność. Nawet było to Polsza nie za granicą. Nie dziwnego, że Repnin na przykład u nas się zachowuje tak, jak się zachowuje, tak? Że ambasador szwedzki Toll mówi, że te wszystkie dyshonory, jakie on czyni królowi Stanisławowi Augustowi, to przechodzi wszelkie pojęcie. No jakie? No po prostu na przykład na balu na przykład stawiał drugie krzesło i on był jako drugi król i odbierał honory. I co mógł Stanisław August z tym zrobić? Nic. Stackelberg był jeszcze bardziej bezczelny. Następny ten. Tam w ogóle dużo niemieckich nazwisk, dlatego że trzeźwiejsi urzędnicy to byli Niemcy bałtyjscy, prawda? Którzy porzucili Polaków i Sasów i przeszli na służbę carską. Nie? No tylko tak można było zostać w Kurlandii. Po 1762 roku, prawda? I w Inflantach, i w bałtyckich rejonach. Także tak to mniej więcej wyglądało. To byli najwierniejsi słudzy cara, jak się mówiło o Niemcach bałtyckich i inflanckich. I kurlandzkich. I tych wszystkich w ogóle, tych Niemcach wschodnio-północnych. No i teraz tak.
Co tam dalej mamy? Mamy za Katarzyny II Rosja może nie tyle nawet się bardzo zmienia, ale ma te wszystkie zewnętrzne atrybuty państwa zachodniego, tak? Powstają nowoczesne marsze wojskowe, już nie tylko jakieś no wspaniałe, ale jednak trochę nudne chóry prawosławne, tak? Pojawiają się nie tylko kompozytorzy tacy jak Tylecki, który był w sumie Ukraińcem i który był właściwie